i mam do Pani kilka pytań z zakresu żywienia optymalnego. Czy może Pani powiedzieć, jak długo Pani się żywi optymalnie? Od 2008 roku jestem na żywieniu optymalnym. Od 2008 roku, tak. Mhm. No i zauważyła Pani jakieś zmiany? Bardzo duże. Bardzo duże. Bardzo duże. Mogłaby nam Pani opowiedzieć? Na początku, podjęłam się tego żywienia, to było to stopniowo, ale później ustąpiły bóle wszelakie, gdzie miałam... Czyli były jakieś dolegliwości? Były dolegliwości. Przede wszystkim miałam wysokie ciśnienie bardzo. Nadciśnienie, tak. Nadciśnienie, z tego się wyleczyłam. Miałam... w ogóle źle się czułam. Jako młoda, jeszcze wtedy osoba po prostu, jak przeszłam na to żywienie później, to się lepiej czułam, mając jakby... Gorzej się czułam, jak miałam 30 lat, niż jak przeszłam na to żywienie. Nie było to takie cudowne od razu oczywiście, ale po pewnych... po roku czasu to już w ogóle nastąpiła duża zmiana. A takie szczególne i bardzo ważne przeżycie, które miałam i dzięki temu przeszłam to po prostu, jakby to było obok mnie. Nie czułam tego, mimo tego, że mówią, że nie powinno się chorować na tym żywieniu, zachorowałam na raka złośliwego, tego najgroźniejszego. Tak. No więc przeszłam chemioterapię, ale uważam, że to było niepotrzebne, ale to dopiero potem człowiek zrozumiał. Jak przeszłam tą całą procedurę, więc lekarz był bardzo zaskoczony, że to tak przechodziłam bardzo lekko. W ogóle nie myślałam o tym, że przechodzę tak ciężką chorobę. Może się to skończyć bardzo źle dla mnie. Tak. Lekarze byli w ogóle zaskoczeni, że podchodzę do tego tak, jakbym w ogóle nie chorowała. Czyli Pani przychodziła na jakieś tam zabiegi. Tak, na zabiegi. Ale w domu żywiła się Pani... Optymalnie cały czas. Cały czas. Tylko wtedy musiałam bardziej się przyłożyć do tego żywienia jeszcze, bo podczas choroby nowotworów trzeba wyeliminować mięso przede wszystkim, a wprowadzić dużo... jadłam po prostu 10 żółtek dziennie. Bazowałam na żółtkach i na warzywach zielonych, tak jak broku, cukinia. I naprawdę, jak ja przychodziłam do szpitala, gdzie byli lżej chorzy ode mnie, no to nie, w ogóle nie miałam żadnych dolegliwości, jak przy chemii tam, no różne są wymioty i słabość. Nie, proszę mi wierzyć, jak przyjeżdżałam, bo leczyłam się w Krakowie. Nie tutaj w Opolu, tylko w Krakowie, bo ja w Opolu w ogóle mieszkam. Mhm. Więc jeździłam do Krakowa, więc tam jak przyjeżdżałam, to wszyscy dziwili się, że po prostu mam tyle siły, żadnych odczuć, że biorę chemię. Cała podróż. Plus chemioterapia, szpital. Nic. I po wszyscy czekali na mój, jak ja tam, bo ja tam biegałam śmiejąc się. No naprawdę, nigdy nie dopuszczałam tej myśli, że to jest tak ciężka choroba i mogę ją nie przeżyć, bo to taka prawda jest, bo różnie organizm reaguje. Jak dawno odstawiam? A proszę jeszcze chwileczkę. A wracając do domu z chemii, wsiadałam na rower i jechałam na działkę, którą sama uprawiałam i wszystko na niej robiłam. Także w ogóle moi sąsiedzi i znajomi byli w szoku. Lekarze tak samo. Ja też jestem w szoku. Naprawdę. No, może to podwiedzić Beatka zresztą, która tu prowadzi ten Zaręba, która prowadzi ten hotel, bo ona przyjeżdżała do mnie, odwiedzała mnie i ona mnie prowadziła jakby. Sprawdzała mnie, co jem, jak się czuję. Nie brałam żadnych leków, żadnych. Tam jak się bierze przeciwwymiotne leki, różne tam, różnie ludzie reagują. Przyjeżdżają na przykład na chemię i nie podaje się im tej chemii, bo są tak słabi. Ja tego nigdy nie przeżyłam, nigdy. Proszę mi wiedzieć, przyjeżdżałam do domu, szłam na chemię, przyjeżdżałam z tej chemii, wsiadam na rower i 4,5 km mam na działce tam popracowałam, cały czas się dobrze czułam. I później, jak już przyszło, bo najpierw miałam chemioterapię, a później był zabieg. Tak. Więc lekarz na stole przed samą operacją stwierdził, że tam nie ma co operować.
Czyli operacji nie było? No, było tylko, bo to musiało był być jakiś zabieg, żeby sprawdzić, czy nie ma, nie ma komórek złośliwych. Się okazało, że nie ma. Także ja jestem bardzo wdzięczna doktora Kwasiewskiemu, że, dzięki któremu poznałam to żywienie, bo na żywienie naprawdę jest rewelacyjne. I do tej pory, proszę mi wierzyć, a może mam już trochę lat, no. Czuję się naprawdę młodziej teraz, niż jak miałam 30 lat, gdzie na trzecie piętro nie potrafiłam wyjść. A teraz biegam. A teraz pani biega. A teraz biegam i naprawdę, naprawdę jestem wdzięczna. Niesamowita historia. No proszę mi wierzyć, naprawdę. Ja sama sobie dziwiłam się, że po prostu tak to wszystko przebiegło. I to jest taka... A jestem w tej chwili trzeci rok po operacji już, po całej tej chorobie. Tak, i nie ma żadnych... Nic nie ma, w ogóle nie chodzę do lekarza. Nie wydaje pani pieniędzy na leki? Nie, w ogóle żadnych leków, witamin, które tam... Tak. Wiadomo, że tam w okresie tym zimowym czy jesiennym trzeba wydać troszkę... Jakieś inne choroby, przeziębienia, jakieś... Nie. Nie wiem, co to jest. W ogóle nie wiem, co to jest ból. Nie wie pani, co to jest. Nie wiem, co to jest ból. Czy coś boli w plecach? Nie, nie boli nic. Wysypia się pani? Wysypiam się, nie boli. Pełnią życia. Żyje pani pełnią życia na pełnych obrotach. Na pełnych obrotach, bo jestem na emeryturze od 6 lat. Tak. Ale jeszcze pracuję. Bo sobie nie wyobrażam siedzieć w domu. Mimo tego, że jestem sama, bo mąż zmarł mi 5 lat temu, zostałam sama. Więc dodatkowo był tak jakby ten stres, że przeszłam jeszcze tą chorobę sama, bez tej drugiej osoby, która powinna przy mnie być, byłam sama. Także no naprawdę tylko dziękować i jeszcze raz dziękować, że takie żywienie jest i naprawdę zachęcam ludzi, którzy jakiś mają trochę jeszcze, no myślą, żeby zapoznali się z tym żywieniem, bo naprawdę to żywienie jest wspaniałe. Tylko trzeba go stosować dokładnie. I prawidłowo. I prawidłowo, bo jest wielu ludzi, a przekonałam się to na jednych zjazdach, bo tutaj jestem już, jak tylko zjazdy to były, ja tu zawsze byłam. Ja byłam na chemii, po chemii. Pani przyjechała. Przyjechałam własnym samochodem. Tutaj wszyscy się dziwili, ale byłam. Musiałam być na tym zjeździe, bo byłam 2 razy do roku tutaj przyjeżdżałam. Także naprawdę, jest żywienie, jest wspaniałe. Dziękujemy i bardzo. Każdemu, kto chce, niech nawet spróbuje cokolwiek zacząć, ale jest jedynie naprawdę wspaniałe. To jest wspaniała nadzieja na przyszłość. Tak. Po prostu dla tych wszystkich. Dla tych wszystkich, którzy są chorzy. Chorzy, bardzo chorzy. Niektórzy są bardzo chorzy. A poza, że tak zapytam, a poza zdrowotnymi plusami, czy są jakieś inne jeszcze? Chodzi mi o koncentrację, na przykład. No, biegłość umysłu, jakiś taki spryt. Nie, no ja... No pani ja żyje pełnią życia. Ja biegam. Pani fruwa. Ja nie chodzę, tylko fruwam. Tak. Jesteś osobą PCK, więc mam podopieczny. Mam takiego jednego pana, który on twierdzi, że ja nie chodzę, tylko poruszam się z prędkością światła. Zanim on coś pomyśli, to ja już to wszystko zrobię. Nie umiem po prostu, no energia rozpiera po prostu. Jest tyle sił witalnych i różnych takich, że no naprawdę. Miałam takie starsze małżeństwo, gdzie też już w tej chwili nie żyją, którzy sobie nie wyobrażali, już potem byli w takim domu opieki na stałe, na ten. No to proszę sobie wyobrazić, że ja tam musiałam pojechać na godzinę, żeby oni mnie zobaczyli i żebym wniosła tą radość na cały dzień. Z czego ja też byłam na początku zaskoczona. Ja sobie w ogóle może nie zdawałam tak sprawy nawet, że to tak pomagam tym ludziom, nie? I tym. Ale naprawdę, siły witalne są niesamowite. Naprawdę. To widać. Dziękujemy pani bardzo. Dziękujemy ślicznie. I wszystkiego dobrego.